Bonjour, sroki. Jak tam wam mija czas izolacji? Myjecie rączki? To dobrze. To myjcie nawet więcej. I o myciu rąk, o maseczkach, o unikaniu i o społecznej izolacji mówi się ostatnio mnóstwo. Natomiast taki drobny, drobny szczegół, o którym zauważyłam, że mówi się, ale nie aż tak mocno i szeroko, jest to, że często oprócz mycia samych rąk zapominamy o myciu tego, co mamy na rękach. Czyli pierścionków, bransoletek i właśnie o tym chcę opowiedzieć. Ponieważ myślę, że dla wielu osób noszenie biżuterii, szczególnie na rękach, jest takim odruchem, czymś naturalnym, czymś, co po prostu robimy cały czas. I pamiętam, jak nie mogłam uwierzyć, do jakiego stopnia kontrowersji doprowadziła swoją widownię Magda Gessler, jak w okresie świątecznym lepiła kluski z pierścieniami i bransoletkami na rękach. I po prostu to było dla mnie niesamowite, jak bardzo ludzie to przeżywali i w ogóle wszyscy się wtedy podzielili na dwie frakcje. Jedna mówiła o tym, że to obrzydliwe i że nie powinno się tego robić, że powinno się zdejmować biżuterię z rąk do robienia jedzenia. Druga frakcja mówiła o tym, że nasze babcie i mamy od dziesiątek lat to robiły i wszystko było okej. Ja jestem zdania, że po prostu wygodniej gotuje się bez biżuterii. Plus nie chciałabym jej zniszczyć, dlatego ja biżuterię do gotowania, szczególnie do takich rzeczy jak lepienie kluzek, zdejmuję. Ale to już jakby jest kwestia wyboru. Natomiast w momencie, kiedy walczymy z mikrobami, dobrze jest pamiętać o tym, że one się również mogą osadzać na biżuterii. No i teraz tą biżuterię dobrze by było przede wszystkim myć, ale też dezynfekować. Więc kilka takich rzeczy, których ja osobiście nie wiedziałam, ale których się dowiedziałam i którymi zamierzam się podzielić a propos tego, jak bezpiecznie obchodzi się ze swoją biżuterią w czasach pandemii. Więc pierwsza kwestia, no to jest mydło. I teraz jak to mydło wpływa na ręce, wiemy, są bardzo wysuszone, natomiast biżuteria tu zależy. Generalnie jakby zwykłe mydło nie powinno przynajmniej tej szlachetnej biżuterii uszkadzać. Natomiast dobrze jest zwrócić uwagę na to, że część mydeł ma w sobie takie drobinki ścierne, takie jakby pilingujące i to niestety może powodować, że biżuteria będzie zarysowana. Nie powinno to szkodzić diamentom, no bo one są mega twarde i jakby diament można zarysować tylko innym diamentem, ale już warto uważać w przypadku innych kamieni, które są po prostu bardziej miękkie, no bo tam już można poczynić większe spustoszenie. Warto jednak uważać na metale rodowane, na przykład na białe złoto, ponieważ no, częste mycie i jakby sama czynność pocierania może spowodować, że to rodowanie zacznie znikać. I tak na przykład się stało z moim pierścionkiem zaręczynowym, który był z białego złota, no i przez to, że noszę go bardzo często i owszem, jak jestem na przykład w pracy, no to nie zdejmuję go do mycia rąk, no to w tym momencie po prostu on trochę pożółkł i już jest bliżej jakby kolorystycznie do mojej obrączki, która jest z takiego typowego żółtego złota. Więc jak najbardziej to potwierdzam na własnej skórze, że częste jakby mycie rąk w rodowanych rzeczach powoduje, że one żółkną, jeżeli jest to na przykład rodowane złoto. W związku z tym warto pamiętać, że rzeczy, które mają właśnie tą warstwę rodu, no to będą raczej po prostu tą warstwę szybko traciły w związku z tym, że cały czas będą wystawione na właśnie częste mycie. No i teraz jest tak, że często po myciu rąk jeszcze stosujemy jakiś płyn bądź żel antybakteryjny. I samo w sobie jakby no to nie jest nic złego, natomiast warto pamiętać o tym, że mamy dwa takie podstawowe typy płynów czy żelów do dezynfekcji rąk. Jedne są oparte na bazie alkoholu, a drugie są oparte na bazie chloru. Jeżeli chodzi o te oparte na bazie chloru, no to one po prostu będą miały wpływ na część różnych metali. I szczególnie na te chlorowe płyny do dezynfekcji jest narażona biżuteria srebrna próby 925, czyli taka no, najpopularniejsza srebrna biżuteria, ponieważ niestety powierzchnia srebra może być uszkadzana za pomocą chloru. Więc tak samo, nie wiem czy kojarzycie, ale jeżeli ktoś na przykład pływa w chlorowanym basenie w biżuterii srebrnej, to ona bardzo szybko czernieje i powierzchnia robi się taka chropowata, matowa, więc to jest mniej więcej wpływ chloru właśnie na srebro, więc ja bym po prostu polecała, jeżeli już nosicie biżuterię i używacie na nią płynów do dezynfekcji, no to po prostu używać tych na bazie alkoholu, ponieważ alkohol nie powinien
uszkadzać żadnych metali, żadnej biżuterii, nawet jeżeli jest w wysokim stężeniu, bo taki pro tip, jeżeli dany płyn antybakteryjny ma faktycznie pomagać, nawet taki domowo robiony ma faktycznie pomagać, to stężenie alkoholu powinno być na poziomie 60% lub więcej. Niższe stężenia raczej nie będą skuteczne, a przynajmniej nie przeciwko wirusowi, przed którym próbujemy się wszyscy chronić. Więc taki protip, że te z alkoholem żele czy płyny powinny działać lepiej niż te z chlorem. Też warto uważać na to, co jest domieszane do tego płynu, bo na przykład jeżeli macie płyn, który jest jednocześnie z aloesem albo z gliceryną, to jest szansa, że biżuteria pokryje się takim delikatnym filmem i będzie taka jakby taka trochę oblepiona. To oczywiście można wyczyścić i to można wyczyścić u bilera, można to wyczyścić domowymi sposobami, więc to nie jest uszkodzenie, natomiast może być tak, że ta biżuteria po prostu się zabrudzi w związku z tym, co jest domieszane do tych płynów do dezynfekcji rąk. Natomiast jedną kategorią biżuterii, którą bym polecała w ogóle odstawić na ten czas, a przynajmniej jeżeli chodzi o noszenie jej na rękach, są perły. Ponieważ perły to jest kamień pochodzenia organicznego, pochodzenia takiego zwierzęcego. W związku z tym one są bardzo delikatne i bardzo podatne na wszelkie uszkodzenia. Może je uszkadzać alkohol, chlor, mydło, zbyt częste jakby zamaczanie tych pereł. To wszystko mogą być czynniki, które spowodują, że perła albo straci blask, albo jej powierzchnia zostanie uszkodzona, no a tego byśmy raczej nie chciały. Ja wiem, perły to jest w ogóle teraz jeden z głównych trendów i bardzo często są widziane wszędzie praktycznie i na wybiegach i w gdzieś tam trendowych publikacjach, ale może jednak jeżeli są to prawdziwe perły, no to warto o nie zadbać, po prostu na ten czas je odstawić, żeby móc się cieszyć z nimi w przyszłości, a może po prostu na ten czas warto się zaopatrzyć w perły, które są sztuczne i po prostu tak sobie poradzić, szukając kompromisu między jednym a drugim. Ale tak w ogóle miałam też taką rozkminkę, że no nie wiem jak wy, ale ja w domu często nie noszę biżuterii, właśnie dlatego, że między innymi robię różne rzeczy w domu, nie chcę jej zniszczyć, też jakby nie czuję się do końca wygodnie zawsze z tym, jeszcze bransoletki, ale pierścionki generalnie powodują, że jest mi w domu niewygodnie, więc ja najczęściej ją zdejmuję i może to jest po prostu taki moment, żeby zrobić sobie przerwę, żeby odczyścić tą biżuterię i żeby spojrzeć po prostu na nią, żeby dać jej po prostu odpocząć. A może to jest na przykład moment, żeby ponosić właśnie takie rzeczy, które są bardziej sztuczne, które jeżeli się zniszczą, to nie będzie to jakaś wielka tragedia. I może te wszystkie takie pamiątki rodzinne i te biżuteryjne okazy na lata na razie po prostu odstawić. No więc w sumie to tyle. Tym chciałam się z wami podzielić i opowiedzieć o tym, czego się dowiedziałam na temat czyszczenia i dezynfekowania rąk razem z biżuterią. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jeszcze jakieś sposoby albo spostrzeżenia a propos tego tematu. Oprócz tego serdecznie zapraszam jak zawsze na Instagrama i na bloga, gdzie jest pełen artykuł razem z linkami. A póki co dzięki za uwagę i do zobaczenia.